Skończyliśmy no. tutaj na tym, że... A, właśnie na tym basie, na tych takich rozłożonych oktawach. No właśnie. Jak masz, to niekoniecznie musisz staccato grać. Wiesz, to legato, tak. Tak, lżej. Wiesz, bo troszeczkę to się rozjeżdża. Może dlatego, że grasz za bardzo staccato, może za ostro, wiesz. Trochę tak, wiesz, żeby to... Tak, tak lepiej jest. Slowly with rubato teraz, tak? Przecież to ja sprawdzę, czy tak jest jak raz, bo coś mi tu nie pamiętam. Chyba tak jest. To jest G. Chyba, tak? G, as. Tak? Tak. To, tak. I tutaj jest tak. Tak, raz. To jest to samo. Tak? Tak grasz? Tak, tak. Dobrze. Tak? Tak grasz? Tak. No, powolutku i sprawdźmy, czy to tak tu wszystko się zgadza. Nie, nie ma ges. Jest G. Tak. Jednak rytmicznie spróbuj. Przepraszam, tak samo tutaj, to jest... Nie, 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 to jest... Nie, to jest G. To jest G. A, to jest G.
Przepraszam, jest prawda, bo czy mam A, tak, to jest gest. Gest, właśnie, bo to jest połączone, to jest też napisane niezbyt dobrze, ale to powinno być pod linią, nie? Tak jest. Tak? No dobra. Jeszcze zagraj tutaj, co to jest. Tak, nie, ale ty grasz B? A masz rację. Nie, a to jest kasownik do B. To jest kasownik do B? Oczywiście. A do czego? Myślałam, że do A. A dlaczego do A? Tak, to jest ten akord. Ges, patrz. Nie. Sorry, no muszę ci wiesz, bo okej, ja patrzę, ale no tak tolerancyjnie są, ale do czasu, jak już masz lekcję. To jest as. Tak jest. As dlaczego? Bo as jest tu. Czyli tak, tutaj jest G, to wiesz o tym. Tak, G. Tutaj jest as zawsze. I tak samo tu, tak? As. Gdzieś, bo to się non stop powtarza, tak? To jest bemol. To jest ges. Ges. Tak? Tu jest tak. Mamy tak. Dobrze, dobrze. Tak jest. Dobrze, tutaj jest ok, ale tutaj jest... No sprawdź może. Stąd. Parabara. No, uparłeś się na to ges. Thank you.
No i dalej. To chyba jest E, nie? Tak jest. Tak. A, właśnie. Nie, E, E. Wszędzie jest E. Jak jest napisane, pap, 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 odbij. No właśnie. Super, że w ogóle bardzo, bardzo to fajnie, że to, to grasz bardzo z dobrym timem, dobry dźwięk. W takich detalach tam parę rzeczy do poprawienia, no, ale co, chcesz to grać chyba publicznie, co? Tak, tak, tak. Masz jakiś pomysł na to, kiedy przygotujesz to, kiedy będziesz to grał, czy tak jak będziesz gotowe, to wtedy? Znaczy, tak bardziej jak będzie to gotowe. Aha. I na pamięć chcesz się tego nauczyć też? Tak, tak, tak. Aha, no właśnie. Nie no, to jest, wiesz, to świetna robota. Myślę, że to, wiesz, wszystko tutaj... fajnie opracowałeś sobie. Z kimś pracowałeś nad tym? Nie, głównie nie. Sam i no, z tatą. No tak, okej. To jest fajne, wszystko jest okej. Okay. Znaczy, w sumie ważne jest, żebyś po prostu... To fajnie grasz, tylko tutaj jest trochę tych błędów właśnie, takich, wiesz, dźwiękowych, aż po prostu, żeby to sprawdzić, tak? Tutaj jest to G, tak? Pamiętasz zawsze. Tak? To jest taki akord. On się bierze z całotonowej skali, także to jest, to trzeba zrobić, no, żebyś sobie oczyścił tutaj, tak? Raz... 2, 3,
akord. I to chyba tak. Tak chyba tak. Tak. Tak grasz? Tak jest, nie? Okej, okay. To wiesz, bo to już masz prawie zrobione, wiadomo, są nuty, wszystko jest z nut, grasz jak z nut. O! Fajnie, fajnie, fajnie. To jest taki w sumie wirtuozowski kawałek. No tak, to jest okej. Okay. No nie wiem, chciałbyś coś jeszcze ode mnie, jakiś coś, żebym ci dał, żebyś sobie pograł, czy nie bardzo? Nie wiem. A słuchaj, byłbyś w stanie sobie to przeczytać? To jest troszeczkę tak, bo to jest moja fortepianówka, ale wiesz, tak sobie pomyślałam, bo też tutaj to jest kwestia tego, że on potencjalnie można na nim też improwizować, tak? Bo tak między nami ta transkrypcja, ona jest, no tak jak to transkrypcja, to wszystko masz w nutach. I też można tak, super, nie ma w tym nic złego, ale jakbyś się chciał trochę pomęczyć nad improwizacją. Improwizacja to jest to, czego nie ma w nutach. Wiesz, o co chodzi? Tak. Znaczy jest w nutach szczątkowo. Znaczy improwizacja w przypadku muzyki jazzowej, a nie tylko, to jest wariacja na temat, na jakiś temat. Tutaj zostało to spisane, tak? Sobie spisał to, co grał. A może ona to rzeczywiście skomponowała. Ja nie wiem, ja nie pamiętam. Może to jest jakaś kompozycja. Jest takie możliwe, że to jest jej kompozycja. Ale dalej jest napisane, transkrypcja. Tak? Czyli trochę napisała, trochę sobie pograła. Facet, no nazywa się Andreas Kiberlin, to napisał, żebyś ty mógł grać. Ale jednak tutaj nie ma miejsca na co? Na twoją improwizację. I co? Chcesz tak? Czy chcesz trochę poimprowizować? Też. No też. Też. O. I to jest to pytanie, widzisz, bo na przykład jak widzisz takie nutki, jak tu, albo takie, jak tu, albo tu, to masz temat. Tak? Od początku do końca, ale potem improwizujemy. I to, co jest na górze, to są akordy, to są, na których się improwizuje, tak? I teraz, jeżeli na przykład ten Tribute to Komeda, jak to kiedyś dawno napisałem, ale on ma takie, że można to zagrać. To trwa, nie wiem. A potem się jest... Ja potem improwizuję. To na bazie tych harmonii, które są tutaj. Widzisz. I to jest. I to jest właśnie ten sposób nagranie na improwizowanie. Nie jest ci za. Jak chcesz sobie siąść, tylko nie na kawę. Nie zacząłem wypić. I czy cię coś takiego interesuje? Żeby sobie poimprowizować. Od siebie. Tak?
Bo to jest dobre, że grasz rzeczy, które już są napisane przez innych i wiesz. I to jest super szkoła, bo to jest też, wiesz... Uczysz się dobrych manier, nawyków, grania takiej muzyki, bo ona po prostu jest świetnie napisana. To mówię o tym utworze The Tom and Jerry Show. Natomiast improwizacja z samej istoty jest improwizacją. Czyli, czyli jest jakiś temat i potem improwizujemy na ten temat, tak? Czyli tak jak czy ten, czy inny, czy tam mam jakieś tutaj nutki. Wezmę na przykład jakiś taki. I to jeszcze to jest nic. W porównaniu do tej masy nut, które tu masz, no tutaj w ogóle prawie, że nie ma nut. No. Ale być może jak ja się rozkręcę, to ja będę to grał dłużej niż to. Niż ty to. Wiesz, rozumiem? Bo to jest... sobie grać do rana. Jak ktoś mi zapłaci, to mogę i cały rok improwizować, rozumiesz? Na bazie tych paru, to wiesz, taktów, tak? Bo mamy dwa, tam parę taktów. I to jest taka w sumie najprostsza, najprostszy sposób na improwizowanie. To znaczy nauczyć się odczytywania harmonii, tak? Co one znaczą, to na górze. Bo to są, jak widzisz, tutaj nie ma zapisanych, tak jak w przypadku, o, tu, że wszystko jest wpisane. Natomiast tutaj jest odwrotnie. Tu jest tylko melodia i harmonia, czyli co mamy podłożyć? E, no to F. Możemy nam po prostu... I to jest metoda, sposób na improwizowanie, tak? Muzyki każdej. Natomiast jeszcze w baroku czy w renesansie był taki bas cyfrowany, to się nazywało. Albo inaczej basso continuo. Może tam się uczyłeś w szkole, na pewno tak. No to było podobnie jak z tym, tak? Czy na przykład Bach, czy tam Händel, czy wcześniej jeszcze ci kompozytorzy, czy wykonawcy, to oni tam się nie przejmowali za bardzo z pisaniem nut zbyt wielu. Bo pisali sobie właśnie takie struktury, melodia i pod spodem tam coś, 6-4, wiadomo, było jaki akord tu też. Wiesz, także to nie wszystko było tak do końca precyzyjnie i sterylnie zapisywane jak teraz. Od 100 lat, 150, a może od 200, mamy muzykę do bólu zapisaną od początku do końca i jazz jest takim wyjątkiem. Bo muzyka jazzowa jest jak gdyby nawiązaniem do tej dobrej tradycji muzykowania sprzed setek lat, kiedy muzycy nie zwracali tak wielkiej uwagi, bo nie chcieli, nie musieli, bo była taka maniera, grali po prostu też w sposób dowolny. To znaczy niekoniecznie musiało być tak jak w nutach. I była ta sfera dowolności w interpretacji dużo większa niż już w czasach, kiedy już mamy do czynienia chociażby z utworami czy tam Chopina, czy Ravela, wiesz, każdy detal jest wpisany. Już nie mówię o nutach, ale
nawet o tym, jak tę nutę zagrać, tak? Czy wiesz, artykulacja, wszystkie te znaki, tak jak tu diminuendo, tu MF, wiesz, tutaj. No i tak to wiesz, okej, okay. Tak było. Natomiast jazzy jest ze swojej natury, bo to jest muzyka właśnie do interpretowania. Ona, także te nuty niekoniecznie muszą być takie dokładnie napisane. Nawet jak ja gram taki temat, który jest tutaj, który oryginalnie jest jakąś piosenką sprzed 100 lat, śpiewaną tam gdzieś przez jakąś Disney, coś, jakiś film, kreskówka i tam ktoś śpiewa i zupełnie to inaczej brzmi. Natomiast ta melodia jest taka, jaka jest. Ale mogę ją też rozciągać, mogę ją troszeczkę zmieniać, mogę ją interpretować na swój sposób. Tak? Nie muszę jej grać tak, jak jest tu. Wiesz, to jest napisane. Widzisz? A ja gram jest. Tak, gram around, jak to się mówi, obok. Tak? Mhm. Czyli tak po to, żeby swingować. Mhm. No i tak to jest z muzyką swingową, że do improwizowania właśnie to jest nam potrzebny ten element znajomości pewnych umiejętności budowania harmonii. W momencie, kiedy patrzymy na ten taki zapis, tak? Czyli na te tak zwane funty, jak się kiedyś mówiło, czyli funkcje. Tak, że to jest E, wiadomo, kreska to jest mol, 7 to jest nona, septima, a 5 z bemolem to znaczy, że to jest kwinta zmniejszona albo inaczej tryton. I wiadomo, co to za akord. I on nie musi być napisany nutka po nutce, bo ja to czytam i go mam. Tak? Znasz to? Umiesz takie rzeczy, czy jeszcze nie? Znaczy, jeszcze nie, jeszcze nie. No właśnie. No i to jest, wiesz, myślę, że też jakbyś się chciał się z tym zapoznać, bo nie wiem, jak to... Umiejętność takiego czytania właśnie tych harmonii, tak? W ten sposób. Tak jak tu masz, tak? Widzisz te akordy. To wtedy byś miała jak gdyby drogę do taką otwartą do improwizowania. Bo bez tego będzie trudno. Znaczy, bez tego można improwizować tak. To też jest improwizacja, tak? Awangarda może być. Tak? No wiadomo, ale to okej. Okay. No ale tutaj nie ma o czym rozmawiać, tak? Bo stworzymy coś, co powiedzą, że awangarda i jest okej. Okay. Jak sobie byś awangardowy, to niekoniecznie musisz zwracać uwagę na dur czy mol, czy tam. Może, ale to też może być ciekawe, tak? Tylko trudno to jak gdyby powiązać z jakąś tradycją, tak? Natomiast no, to, co grasz, jest ewidentnie nawiązaniem do tradycji ragtime'u i boogie-woogie. To jest i takie przetworzenie w takiej wersji bardzo, bardzo też wirtuozowskiej, bardzo fajnej. Także w ogóle ta muzyka jazzowa sama w sobie amerykańska ma ten swój koloryt, że zawsze coś z czegoś wynika, tak? Że ona ma swoją tradycję, ona ma swoją genezę, tak? I to jest blues. Rozmawialiśmy rok temu o bluesie? Tak, no właśnie. Tak. Czy wiesz, bez bluesa, nie, wiesz, to nic nie ma bez bluesa. Świat się bez bluesa jest bez sensu. Thank you.
i tak dalej. Blues, tak? No i wiesz, no przekonałbym cię, jakbym mógł, o ile mogę, żebyś, o ile się gdzieś za rok spotkamy w Opolu, o ile przyjadę, a o ile taka będzie okazja, to dobrze byś sobie to jakoś poukładał, te rzeczy. Mhm. Jest bardzo dużo podręczników na ten temat, mhm, amerykańskich, gdzie można znaleźć, wystarczy, że wiesz, do internetu napiszesz jazz chords, mhm, jazz harmony, tak? Cokolwiek. Mhm. To się otworzą w ogóle wszystkie możliwe. Nawet są lekcje, takie jazz harmonizing, są wykładowcy, którzy, mhm, pokazują, jak budować. Mówię to, co jest w internecie dostępne. I to ma chyba sens, bo jak tutaj nie masz takiego nauczyciela, który to jest w stanie ci pokazać, mhm, jak to jest, nie ma, tak? To myślę, że warto skorzystać z tego, co jest w internecie, tak? Bo to jest. Te lekcje są często na bardzo wysokim poziomie, to mówię szczerze. I w większości są za darmo, to znaczy są, tak jak mówię, jazz harmony napiszesz i tam się po prostu pojawią takie no, lekcje albo też nuty czy cokolwiek, gdzie cały ten... co wydaje mi się, że dla Bartosza to było fajne, to, no, gdzieś w pewnym momencie... Tak jak mówię, granie zapisanego jazzu ma oczywiście walor no, takiego, tak jak tutaj ten utwór, no, to jest taka, no, jest ciekawe, jest super, jest dokładnie opisane, dokładnie zagrane. Natomiast muzyka improwizowana to jest co innego. To znaczy jak gdyby jest, a ja, Bartosz ma ewidentnie smykałkę do tej muzyki, no i wszystkie takie cechy, podejrzewam, że... które by mu dały też, no, być może dużo też frajdy to dla siebie samego, tak jakby sobie otworzył taką przestrzeń dla improwizowania, tak, żeby zacząć. Chciałbyś? Mhm, tak. Bo mówię, no ja dzisiaj tego nie, bo wszystkiego nie wytłumaczę, no bo to jest właśnie taki, jak mówię, kwestia umiejętności odczytania harmonii, tak, czyli zapisu harmonii, który jest inny niż, no taki jaki jest, tak? I to jest taki język, którym się potem posługują wszyscy, no, muzycy jazzowi, nie tylko rockowi, popowi, tak? No to... Może i klasyczni w przyszłości. No i to po prostu być może jest i po polsku nawet. Ja tego dokładnie nie wiem, ale to na pewno ma sens. To na pewno ma sens. Także cóż, no, wydaje mi się, że... nie wiem, obiecałem ci ten utwór? Czy dać ci go, czy nie chcesz? Mogę wziąć. To jak sobie chcesz poczytać, bo on jest trochę trudny, tam dużo bemoli ma, ale ty grasz z nut świetnie. To wiesz, to w sumie... I wtedy może zastanowisz się właśnie nad tym, dlaczego na górze są, widzisz, ten zapis harmoniczny, tak? Mhm. Widzisz, bo to jest S moll major 7 na przykład. Mhm. Nie? I to ma swoje znaczenie. Akurat w tym przypadku można sobie odpowiedzieć dlaczego, bo taki jest akord wpisany. Ja, widzisz, najpierw wpisałem, a potem go nazwałem na górze, tak? Mhm. Czyli to jest jeden do jednego i z tego się można dużo nauczyć, tak paradoksalnie. Właśnie, że widzisz coś takiego i mówisz, aha, to jest ten akord i tak się go pisze, tak? Mhm. Tutaj są składniki w nutach, a tu masz na górze napisane po prostu określenie tego akordu, tak? Czyli takie skrótowe. I wtedy mamy po prostu jedno i drugie, tak? Mhm. Tak. No. Czy mamy jeszcze do której? Bo ja po prostu nie wiem. Aha, no to słuchaj, no to tyle w takim razie. Dziękuję bardzo. W ogóle miło było cię spotkać w takiej formie i ze świetnym materiałem. I może za rok jakoś, może wcześniej tego nie wiem, ale bardzo, bardzo jestem pozytywnie zaskoczony twoim postępem i że w ogóle świetnie się rozwijasz i masz świadomość tej muzyki, co też jest ważne, bo to naprawdę jest godne... No, szacunku, że zrobiłeś dużą robotę przy tym. I to jest już takie bardzo jazzowe, taki bardzo
tak jak trzeba. Także myślę, że to ci, tak czuję, że to ci daje też satysfakcję granie. Tak. No to fajnie. To dziękuję ci bardzo.